Poświęcenie dla widzów. Pozdrawiam. Da radę? Da radę. Dobra. No. Trochę podwoziem poryliśmy, ale... Dobra, dało radę. Dało radę. Jedziemy na bunkry. Siema, jestem Suchy Urbex. No, dawno mnie nie było, ale mam nadzieję, że dzisiejszy film wam to zrekompensuje. Więc zaczniemy sobie eksplorację na bunkrach z linii Mołotowa, które w jednym odcinku już odwiedziłem, teraz będzie ich więcej. Zapraszam na film. Dobra, a więc wchodzimy do tego pierwszego bunkru. Jest taki opuszczony, bo ogólnie tutaj budują trasę jakąś. I niedługo może tych bunkrów już nie być. Latarka włączona. I zobaczymy, jak wygląda ten pierwszy bunkier. Bo nie wiem, czy one nie są jakoś przesunięte, że tak to ujmę. Bo mam jakąś pokrywę garnka. Ale to nowa, bo plastikowa. Dobra, mamy tutaj na skrzynkę taką miejsce. I widać drzwi główne do bunkru. To jest jakiś mały schron. No oczywiście śmieci współczesne. Widać, że woda stała tutaj. I na tym się chyba skończy ten nasz bunkier. I tutaj mamy okno wejściowe, takie do chronienia wejścia. No typowy mały schron bojowy. Wentylacja. O. I dobra, będziemy przechodzić do następnego schronu, który jest niedaleko oddalony od tego. Dobra, jesteśmy przy drugim schronie. Tutaj fajnie drzewo wyrosło. Z góry przepraszam, że nie ma ujęć z głowy, ale gdzieś mi się zapodział uchwyt na GoPro na głowę. Ale dobra, zaczniemy sobie eksplorację tego schronu. Widać, że jest większy na pewno. Tutaj mamy miejsce na jakieś działko, ale widzę, że jest zamurowane jakoś dziwnie. Nie wiem, czy to późniejsze, czy współczesne. Tutaj mamy szczelinę najprawdopodobniej zapobiegającą tak jakby wybuchom, żeby jakby chroniła od no dobra, schodzimy. I tutaj mamy kolejne okienko takie strzeleckie chroniące wejście. Dobra, dalej. Dalej. Takie kręte oczywiście korytarzyki. No i mamy więcej pomieszczeń. Dobra. Tutaj mamy pierwsze. Jak widać, dobre zbrojenie. I tutaj jest kamień, którego się trochę obawiam. I dalej. Tutaj mamy wyjście na zewnątrz takie. A, bo tutaj było chyba miejsce na działo, tak mi się zdaje. Tam jest dziura ogólnie. No i tu powinno być jarzmo działa, które jak widać zostało chyba zabrane już przez żołnierzy. Rozjaśnię może latarkę. O, dobra, teraz będzie dobrze. Dalej, tutaj mamy... Są właśnie takie składziki, nie wiem, czy to były nie wiem do końca, czy to studnie. Były na wodę, tak powiem, czy jakieś składy amunicji, ale w większości tych bunkrów było. I tutaj okrągła taka dziura, to właśnie o tym myślałem, że to są te jej studzienki. No i widać współczesne murowanie tutaj niektórych dziur. Wentylacja, no widać, że współcześnie ktoś tu coś robił. Możliwe, że dlatego... Bo tam niedaleko stąd obok praktycznie budują nową trasę, autostradę, podejrzewam. Więc możliwe, że dlatego. Dobra, idziemy do następnej części bunkru, która jest tutaj. No i tutaj mamy jedno takie większe pomieszczenie. Podejrzewam, że tutaj było po prostu do, no do spania, coś takiego. Część taka mieszkalna jakby. No dobra. W tym schronie to chyba było na tyle. Chyba niższych sygnacji nie mamy. Tutaj była wentylacja. No tak mi się zdaje, że tu powinno być takie miejsce, jakaś sypialna bardziej. Dobra.
Idziemy do następnych schronów. Idziemy do następnego obiektu. Jest tam, naprzeciwko nas. I musimy się przedzierać w zimową aurę pogody przez pola. Plus jest taki, że wszystkie nasze obiekty do zwiedzania widać i nie musimy ich szukać na mapach. Tak jest plus. No o, no i właśnie. Niestety mam nieodpowiednie buty. Ale trudno się mówi. Jest ze mną oczywiście mój kamerzysta i monter filmowy. I mój brat. Dobra, a tam mamy zająca. Mamy kolejny bunkier. Schron, widać jeszcze, co mnie zdziwiło osobiście. Jest tutaj kamuflaż, posiada. Raczej nie jest to współczesny. O, niestety ślisko jest. Nie jest to współczesne. Chociaż nie wiem. Mi się wydaje osobiście, że to jest wojenne. No i mamy tutaj jarzmo działa. Spróbujemy znaleźć normalne wejście, a nie przez działo wchodzić. Powinno być tutaj od boku, więc sobie przejdziemy. O, no i mamy wejście. Chociaż, czy to na pewno wejście? Tutaj mamy śmietnik oczywiście. To jest drugie jarzmo działa, to nie jest wejście. Tutaj jest dużo gruzu. Nie wiem, czy to jest pochodzące z innych bunkrów zniszczonych już przez budowę trasy niedalekiej tutaj, czy po prostu gruz, nie wiem, z jakichś budynków może. Dobra, i tu powinniśmy mieć już wejście do naszego schronu od drugiej strony. Tak, jest jakieś wejście zawalone oponami ściągnika. Dobra, wchodzimy. O matko, krzaki. Okej. Łatwo nie jest, ale to może coś będzie w tym bunkrze ciekawszego. O dobra, włączyła się ta latarka. Może trochę historii tego miejsca opowiem. Budowa linii umocnień zaczęła się w 1939 i gdy to Związek Radziecki i III Rzesza opanowała drugą Rzeczpospolitą. Tutaj mamy studnię, więc trzeba uważać, bo nie jest płytka. Dobra, mamy tutaj pierwsze jarzmo działa. Też są, to mi się wydaje, że to są takie na pociski, jakby luki amunicyjne. Niestety są zalane wodą. Tutaj widać kawał stali, który najprawdopodobniej ma kawałki po kulach, tak mi się wydaje. Tutaj mamy hak, pewnie do doczepienia działa. No i współcześnie, albo trochę wcześniej, zamurowane jarzmo działa, żeby nie wchodzić. Oczywiście zdemolowane trochę. Dobra, dalej. Kolejny dział, no dział tych jarzmo działa, że tak to ujmę. Tutaj było kolejne działo, jak widać. Niestety jarzmo działa się nie zachowało, ale ewidentnie było skierowane tam. No i tutaj tak samo mamy luki amunicyjne na pociski. Dobra, dalej. Tutaj mamy duże pomieszczenie jak na bunkier. Chyba takiego jeszcze nie widziałem, się zdziwiłem. I dalej tutaj mamy kolejną studnię. Kolejny luk taki dziwny. Z takim się jeszcze nie spotkałem. Ciekawe, co tam jest. Fajnie było zejść, ale chyba nie mam sprzętu do tego. No ciekawe, co jest tam pod spodem. Może drugie piętro. Dobra, dalej. Tutaj mamy kolejne przejścia. Tutaj woda skądś leci. Tak, jest dziura u góry. Ewidentnie. I kapie. Ja to się zdziwiłem, bo tu lód był. Na podwyższeniu. No i dobra, tutaj jest już wyjście. Wyjdziemy tak jak wchodziliśmy.
Dobra, sprzedam wam trochę nietrafne informacje, bo się pomyliłem. Budowa tego miejsca zaczęła się w 1940 roku, jeszcze przed oficjalnym zatwierdzeniem planów tej formacji. W budowie tego brało udział 140 tysięcy żołnierzy oraz 18 tysięcy cywilów, więc w miarę sporo ludzi. No i formacja ta miała na celu umocnienie tak jakby granicy między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą. Była budowana ich granica. Chyba ostatni już schron na dzisiaj. Tutaj praktycznie przy wiosce. Wejście standardowo zarośnięte. Ale dobra, wchodzimy. O matko, dużo krzaków. Muszę sobie skombinować chyba ten uchwyt na głowę. Na kamerę. Dobra, nie widać oczywiście sporą ilość śmieci. No niestety. Takie miejsca słyną z tego, że są zaśmiecane. Dobra. Idziemy standardowo. O, mamy szkielet jakiegoś zwierzaka. Ciekawe, czy mi nałożył ograniczenie wiekowe. Ale dobra. Mamy dalszą część schronu, idziemy prosto. Tutaj mamy zamurowane okienko strzeleckie wejścia. I dalej. I mamy tutaj tą kolejną taką w miarę dużą salę. Co mówiłem, że to jest sala sypialna jakaś. Tak przynajmniej się zdawało. Jakaś miska, ciekawe czy to PRL czy wojenna. No, dość stara. Takie standardowe właśnie miejsce. Tylko te już nie ma sypu, tak jak w poprzednim bunkrze było. Ten dziwny syp, nie wiem co to było. Jakaś konserwa stara. Nie ma nic ciekawego. Chyba, że to. Co to jest to? Chyba nic, ale wyglądało mi na aluminium. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mam dalsze części szkieletu jakiegoś zwierzaka. No ciekawie, wiadra, ale to śmieci z PRL-u. Tutaj przedsionek mamy. Ej panie, wentylacja tu była, ale jak to teraz wygląda? Lód się zrobił. Dobra, i tu mamy wyjście. Nie, to jest jarzmo działa, dobra. Tak się dziwiłem, czy to jest jakieś... Co to jest? I widać, że ktoś sobie tu zrobił grobowiec dla swoich zwierzaków. Mamy mnóstwo ciał kur, pewnie poszły na rosół, i szkielet jakiegoś, pewnie krowy. Tak podejrzewam. No ciekawe, tego się tu nie spodziewałem. Dobra, dalej. Dalej mamy kolejne martwe zwierzaki, szkielety. Raczej na szczęście zdążył już rozłożyć i nie wali tak tutaj nimi. To był chyba pies. To mi się wydaje. I tutaj mamy ten luk amunicyjny, co już wspominałem. I w tym bunkrze mamy jarzmo działa. Niewycięte. No. No i tam kolejna taka studzienka. Dobra, będziemy się zbierać stąd. No ciekawe, nie spodziewałem się, że w bunkrze znajdę kości jakieś. Dobra, teraz jesteśmy przy ostatnim bunkrze. Trochę oddalonym od pozostałych, mniej więcej 5 km. Ale dojechaliśmy. Chciałem tutaj dotrzeć, bo ten bunkier ma już ślady walk. Tutaj można zauważyć ślady po ostrzale. Najprawdopodobniej to jakieś karabinowe, ewentualnie przeciwpancerne jakieś rusznice były. Nic większego, ale widać, że brał udział w działaniach wojennych. Tutaj jest jarzmo działa, to nie jest wejście, ale chyba wejście w tym bunkrze jest zarośnięte zbyt mocno, więc wejdziemy tędy, tym jarzmem. Dobra. Wejdziemy sobie tutaj. Trzeba uważać w bunkrach, bo jest dużo tych zapaści. No i niemiło by było tam wpaść. Dobra. Pójdziemy sobie w tą stronę najpierw.
Tutaj mamy bardzo ciekawe, bo mamy taką właśnie większą salę, jak w tamtych pozostałych bunkrach. Tylko tutaj mamy zapadnięcie takie, o poziom niżej jakby jest. Lekko. To mnie właśnie zaciekawiło. Dobra, przejdziemy sobie w tą stronę. Jak widać, jest dość mocno rozgałęziony ten bunkier. Bardziej niż pozostałe. Tutaj mamy kolejne przejście i tu trzeba uważać, bo jest dziura. Tam pewnie jest drugie piętro bunkra. Albo właśnie jakieś składowisko. Widać, że jest woda. Dobra, ja tu nie będę schodzić, bo jest ta dziura i lepiej nie ryzykować. Dobra, tutaj jest takie po prostu małe pomieszczenie, więc trzeba się zawrócić. No widać rury wentylacyjne na pewno. O, i tutaj jest tak samo jak w tamtym przyjaźmie działa, kawał grubego łańcucha, czyli tu coś musiało być. Musiało być coś na rzeczy, że tu coś musiało być podwieszane. Coś cięższego bardziej. Więc ciekawe, może tam był skład amunicji. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy przejście i oczywiście śmieci. Śmieci, jeszcze raz śmieci. Przynajmniej kur nie mamy. I tutaj jest wejście, właśnie. Dlatego nie chciałem wchodzić przez wejście, no bo jest po prostu zawalone. Zobaczycie. Tutaj mamy właśnie, że było tu wejście. Mamy zawiasy, znaczy pozostałości po drzwiach. Dobra, teraz pójdziemy do chyba najciekawszego. Bo przyznam szczerze, w tym bunkrze raz byłem przed filmem. Więc mniej więcej orientuję się, jak wygląda ten bunkier. Dobra, to chciałem wam pokazać. Bo tutaj mamy jarzmo działa. Mamy także ten składzik amunicyjny. Dość głęboki, dałoby się zejść, ale ja niestety nie dam rady na tym odcinku przynajmniej. Mam kontuzję barku, więc niestety nie dam rady tam zejść. Jak chcecie, żebym odwiedził jeszcze raz te bunkry i poschodził tam na dół, to piszcie w komentarzach, a wrócę tutaj. No i co jest ciekawego w tym jarzmie działa? No, dużo stali, ciekawe jest to, że złomiarze tym się nie zajęli. Ale najciekawsze jest, na tej tabliczce za dużo nie widać, ale ogólnie są sygnatury działa. No niestety, na tej jest strasznie wytarta, powinno być jeszcze drugie jarzmo działa i tam powinno być lepiej widoczne, z tego co pamiętam. No jak widać, tutaj trochę terenu tam może widać, działo schowane, duże, no, konkretny kawał stali. Tutaj jest właśnie jedno jarzmo. Drzwi też były tutaj takie, powiedzmy, pancerne do tego. O, z tej strony nie będzie widać, ale jest dość porządna framuga. Tutaj mamy jakieś rury wodociągowe może, chociaż nie jestem pewien. No i jeszcze warto zwrócić uwagę na strop, który jest w bunkrach, na mnie zawsze robi wrażenie, bo strop z takiej grubej stali. To jest naprawdę fajnie to wygląda. Czuć taką moc tego umocnienia jakby. Dobra, tutaj będzie drugie jarzmo, tak jak mówiłem. Mam taką wnękę i tam mamy tutaj miejsce na wentylację do jarzma, w którym byliśmy. Oczywiście kanał wentylacyjny i kamień. Ja się obawiam tych kamieni z kanałów wentylacyjnych, więc nie podchodzę tam. Dobra, idziemy do tego jarzma. Tutaj podobna sytuacja, tylko nie mamy tak dużej zapaści luku amunicyjnego. No ale jarzmo jest takie same, taki sam kaliber. Na trochę bardziej odchylone w lewo od tamtego, ale także skierowane w stronę tamtego lasu. I tutaj mamy już bardziej widoczne sygnatury po rosyjsku. No, z dwod, tutaj jest, nie mogę doczytać, ale jest 92 kropka
I tutaj jest 997. No ciekawy numer. Wolałbym, żeby nikt tu nie zadzwonił. No ale dobra. No tak się to prezentuje. O tyle ciekawy jest ten bunkier, że właśnie złomiarze tu nie dotarli zbytnio. Chociaż tutaj brakuje tej płyty. No ale ogólnie jest w miarę kompletny ten bunkier pod względem uzbrojenia. Jeszcze tam coś znalazł, żeby... Tutaj jest wejście do... Mamy jeszcze... Tak, tutaj jest studnia, tak jak wcześniej mówiłem. Tak, to jest... Nie, to jest 100% studnia, jest głęboka na jakieś... No wydaje mi się, że z 8 metrów tutaj jest. Jest na pewno z 8 metrów, tutaj jest studnia, stąd czerpali po prostu wodę. Jeszcze pył tam poświeci. No. Dobra, i tutaj mamy okienko strzeleckie na wejście. Czyli standardowo. Latarka mi spadła. No, okienko strzeleckie na wejście. No i to tak by się właśnie prezentował ten bunkier. No widać, że budowa tego bunkru odstaje nieco od tamtych bunkrów. No i to już będzie na 100% koniec tego odcinka. Siema, mieliśmy już kończyć tamten odcinek, ale uznałem, że dwa dni później znalazłem kolejne fajne bunkry. No i uznałem, że dla was nagram. Jest jeszcze pogoda jest gorsza niż wtedy. Spadło poniżej minus 10. Śnieg do połowy piszczeli. Ale jestem i mamy oto tutaj bunkier za krzakami. Jest inny ze mną kolega. Dobra, idziemy. O matko, tutaj dostać się to będzie ociepanie. No, ciekawie. A śnieg. Dobra. Dobra, mamy jarzmo działa. Wejdziemy przez jarzmo. No bo niestety nie będę szukać teraz innego wejścia. Trochę. I teraz tak, trzeba uważać, bo zazwyczaj właśnie tu są luki amunicyjne, więc trzeba zejść tak po boku bardziej. Patrz, uważaj, bo tutaj jest dziura, co nie? O, tak? Dobra, i najpierw pójdziemy w prawo sobie. Standardowo, oczywiście tutaj jest jakaś komora też podziemna. No dużo dziur jest w tym bunkrze, więc trzeba uważać. Tutaj było wejście jakieś, ale jest zamurowane współcześnie już. Wejdę tutaj zobaczyć. No i tutaj mamy, no lód już się tam zrobił. Stalowe umocnienia, stalowy strop, tak jak w każdym innym. Idziemy dalej. Tutaj mamy całą samą kwestię jak wcześniej, czyli dość duże takie pomieszczenie. Moim zdaniem tutaj była taka część sypialna, czy coś w tym rodzaju. Ale mamy kolejne takie, o, było już takie, spotkaliśmy się z tym, z czymś takim, nie do końca jestem pewien, co to było, bo jest taki okrągły właz, tam jakby dało się zejść, nie wiem, czy to jest do niższych sygnacji bunkra zejście, czy nie wiem do końca, o co z tym chodziło, no ale dało radę by zejść. Mówię, może tam zejdziemy, ewentualnie możecie pisać, czy mam schodzić do poniżej poziomu tamtych bunkrów, co byłem. Dobra, dalej. Tutaj kolejne zapadlisko jakieś jest. Tutaj mamy te okienka strzelnicze, co mówiłem. Coś się tutaj paliło. Nie wiem, czy to było później odpalone, czy coś. Dobra, idziemy. Tutaj mamy wyjście, tak. To jest to wejście główne, przez które powinniśmy wejść, ale weszliśmy od przodu, bo po prostu najłatwiej tak było. Oj, tutaj mamy... Fajnie się to będzie prezentować, to się oddalę trochę i nagram z przodu ten bunkier. O! Tak się mniej więcej prezentuje ten bunkier od jego tak jakby części, w które się wchodzi. No mamy tu okienko strzelnicze takie, z takim się nie spotkałem. Znaczy pewnie się spotkałem, ale w poprzednim odcinku. No. Tak mniej więcej to wygląda. Dobra. Wejdźmy z powrotem do środka. No i dalej się poruszajmy, tak jak nas bunkier poprowadzi. Dobra. I teraz musimy przejść tutaj.
Bo tu jeszcze nie byliśmy. Mamy kolejne zapadlisko. To już wygląda, jakby była to studnia jakaś. Tak mi się wydaje. Przynajmniej tak. To jest zawalona jakaś studnia. Rozzasypana studnia to jest. Chyba tak. No ciekawie tu wygląda. Dobra, i to jest część, w którą wchodziliśmy. No i na tym bunkier to było chyba na wszystko, bo... Co tu więcej zwiedzać? Dobra, idziemy do kolejnego bunkru, który jest trochę dalej. Mamy kolejny bunkier, taki mały. I słuchajcie, myślałem, że to jest trochę więcej tych bunkrów. A się okazało, że te moje bunkry to są tak naprawdę takie wielkie dziury po chyba wysadzaniu pozostałości po wojnie, czy tych niewybuchów i tym podobnych. Naprawdę są ogromne dziury w środku pola. Ale tutaj mamy taki mniejszy właśnie rodzaj bunkru, bardziej w dół idący. Mamy fajnie zachowaną rurę. Fajnie to wygląda. No dobra, wejdziemy do środka. Tego tutaj jest dość stromo. Muszę się podtrzymać. Tak, nadal nie mam tego uchwytu na głowę. Jeszcze nie kupiłem. Ale dobra, przytrzymam się do tego. O, to jest taki mały bunkier. Jak widzicie, wejście ma tak jakby po dwóch stronach, czyli tutaj i tutaj. I mamy takie wejście tu. I to jest taka właśnie jakby sala mała, w której tutaj kiedyś było jarzmo CKM-u. To był taki schron na CKM i na załogę jego. No i jak widzicie, było zamurowane. No i mamy tam widok. No jest zamurowane współcześnie lub w PRL-u. I takie jarzmo działa. Taki mały schron bojowy na CKM. Dobra. To było tyle. Najwyżej wam pokażę jeszcze te doły. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na kamerze. Tutaj mamy otwór na wentylację. O, proszę bardzo. Do góry. Prześwit. No. Więc ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i w tym bunkrze się z wami żegnam. Siema.